Słuchajcie, oficjalnie wystartował tutaj mój przyjaciel, youtuber przyszły, myślę, pomaga mi, trzyma kamerę, także witam was serdecznie. Słuchajcie, króciutko opowiem, jak będzie wyglądał w tym roku mistrzostwa FIFA, nasze obozowy FCS Legio Cup. Słuchajcie, przede wszystkim startujemy w dwóch kategoriach wiekowych, jak mówiliśmy, do 2,8 i od 2,8 w dół i 2,8 w górę. Czyli starsi i młodsi. Słuchajcie, mamy przygotowane grupy 3, tak? 3 pięcioosobowe? Starszy. 3 pięcioosobowe w starszych i 4? 3-4. I 3-4 osobowe w młodszych. W grupach będziecie grać każdy z każdym i w tym momencie zwycięzcy, znaczy pierwsze dwie osoby, przejdą dalej i systemem pucharowym jak na normalnym turnieju piłkarskim, tak? Parę dni temu zakończyło się Euro i u nas wygląda to dokładnie tak samo. Tylko z 4 osób w grupie, 2 awansują. W przypadku 5-osobowych grup są, awansują po 2 i najlepsze bilans bramkowy 3, tak? Rozumiecie mnie? Wtedy gramy play-offy. Zwycięzca gra z 3, żeby miał łatwiej. Ci środkowi się zderzą w bezpośrednim starciu o wejście pucharowe wyżej. Teraz słuchajcie, za momencik będzie losowanie, które pomoże mi przeprowadzić mój wspaniały przyjaciel trener Maciuś i przy wsparciu trener Oli. Za momencik rozstawiliśmy 4 zawodników w grupie starszej, dołożymy, nie 6 rozstawiliśmy, reszta zostanie rozlosowana. I teraz posłuchajcie, rzecz bardzo ważna. Hej, piłkarze, jeszcze raz was proszę o spokój i ciszę, dobra? Już zaraz stąd wyjdziecie, zostanie tu tylko ta grupa, która będzie grała i ewentualnie kibice, którzy chcą kibicować, dobra? Reszta ma wolny czas, animuje i świetnie się bawi, bo taki jest motto przewodnie naszego obozu, dobra? Ale to, że macie luz i fajną zabawę, nie znaczy, żebyście to nadużywali, bo my też jesteśmy ludźmi, mamy swoją cierpliwość, swoje zmęczenie materiału. Rzecz normalna. Ja do rany nie wsiąść, bo jak przejemy pałę, to często potrafię wybuchnąć. W związku z tym jeszcze raz. Nikodem, chciałbym, żebyś za mnie poprowadził. Dawaj, chodź, ja posiedzę. Wiesz, już nie mam głosu. Dawaj, bo tam coś masz do powiedzenia. Wszyscy chcemy słyszeć. Co to tam gadać? Dawaj, śmiało. No mów, myśmy słyszeli, ja ci przeszkadzam, bo ja przekrzykuję. Cichutko, teraz Nikodem. Co tam ciekawego, Nikodem? No nie wiem, coś mówić do pudełka, dawaj. Wszyscy myślą, ja gadam i ci przeszkadzam, no bo słyszałeś tutaj, co on ci mówił? Bo ja głośno gadam. No właśnie, dlatego jestem cichomównik od tego. Posłuchamy wszyscy. Czy ja mam gadać? Mam gadać ja? To daj mi szansę, okej? Bardzo was o to proszę. Dlatego w tej chwili, słuchajcie, ruszamy z tym losowaniem, bo ja też nie chcę tego robić do wieczora. Na FIFA mamy przygotowane tylko 3 wieczory i w tym momencie musimy w dniu dzisiejszym wyłonić co najmniej 2 grupy, ok? Czyli będzie grała grupa pierwsza, reszta się idzie, bawi, robi co chce, ok? W tym momencie kończy grupa pierwsza, wyliczymy mniej więcej czas, ile będą trwały mecze. Będziecie mogli wybierać sobie piłkarze, kluby albo reprezentacje, kto co tam woli, dobra? Jest na to zgoda. Mamy 2 pady przewodowe, gramy na przewodach. Mamy sprzęt, który za momencik uruchomimy, a teraz już czas na losowanie. Zanim to nastąpi, czy ktoś ma jakieś pytania? Śmiało? Przewodowe. Przewodowe. Mamy 1 bezprzewodowy, dlatego nie będziemy kombinować. Nie mamy 2 bezprzewodowych, musicie mieć wyrównane szanse. Obaj będziecie na przewodach. Czyli myślę, że kasa mamy sporo, od telewizora odległość będzie jednak sporo bezpieczna. Jest długi kabel, także spokojnie gramy na przewodach. Tak. Tak, Igor? A jak ktoś wybierze, to będziemy grać z 2 takimi sobie. Nie ma problemu, może Manchester grać z Manchesterem. Nam to nie przeszkadza, żebyście mi się to wymawili. Okej. Czy jakieś jeszcze pytania? Jak nie ma pytań, kochani, przekazuję głos trenerowi Maćkowi. Przygotowane są losy, zaczynamy losowanie. Rysiu, usiądź, tym się za moment zajmiemy. Teraz rzeczy ważniejsze, dobra? Ja chcę zaraz posłuchajcie, żeby nie było przewidziane na turniej 3 dni. Pierwszy dzień, każda grupa zagra połowę meczów i w drugi dzień drugą połowę meczów. I dopiero trzeci dzień ci, którzy wyjdą, będą grali dalej. Czyli w pierwszy dzień każdy zagra, jakiś masz, w drugi dzień tak samo. Ok? My będziemy was w miarę możliwości wołać, to znaczy w trakcie grania ostatniego meczu poprzedniej grupy. Dwóch już czeka. Już ktoś przyjdzie po następną grupę, a jeżeli ta grupa nie przyjdzie, następna grupa. Żeby to wszystko było sprawne. Mecz ustawiony jest na minut 4 głowa. Czyli gramy 8 minut. Tak, żeby było szybciej. Tak, króciutko, ale
Goni nas czas. Goni nas czas i dużo meczy do rozegrania. Słuchajcie, do finału, cichutko, do finału macie do zagrania 3 mecze w grupie i potem jeszcze kolejne 3 mecze, czyli 6 meczy zagra finalista. Jest to uczciwy układ, tak? Każdy z was dostanie co najmniej 3 mecze w grupie. Także, kochani, przechodzimy już do losowania, trenerze Maćku. Zaczynamy od starszej grupy, bo najpierw zagrają maluchy, starsi będą grali później. Maluchy potrzebujemy listy. Dobra. Mamy listę, słuchajcie, trener będzie w Excelu tutaj wypełniał. Za momencik powstaną grupy, poznacie swoich rywali. Dobra? Maciek Golik przychodzi, losuje karteczkę. Losuje Maciuś Golik swoją karteczkę. Stop. Zaczynam od starszej grupy, bo wy jakby losujecie, to zostaniecie. Czyli zaczynają starsi, okej. Okay. W ten sposób grają. Dobra. Starsi, dobra. Po kolei Wolak. Chodź do nas, Woluś, dawaj. Wolak jest rozstawiony. Rozstawione w grupie jest Szakowa, Szabłowski, Kalamasz, Wolak, Głaz i Junak. I teraz, idąc tym tropem, Łukasz Wilas. Zapraszam. Za Łukasza Wilasa, którego nie ma, robię losowanie ja, za zgodą. Dobra, wyciągam mu karteczkę. Mógł mieć więcej szczęścia albo mniej. Co tu, Olu, trafiłem? A5. Czyli trafia do grupy z Szakołą i z Wolakiem. Tak. Szakoła, Wolak macie w grupie Wilasa. Przemek Rudziak, Przemuś, chodź do losowania szybciutko. José Rudini, tak zwany. Idzie świetne, słuchajcie, trener Maciek przygotował to przeprofesjonalnie, trenerze, absolutnie Liga Mistrzów. Czuję się, słuchajcie, jakbym co najmniej był tutaj z przedstawicielem FIFA. A4, czyli do tej samej grupy. Do tej samej grupy, Przemuś, jesteś w tym momencie Szakoła, Wolak, Rudziak i Villas. Tylko pisz Rudziak P, tak jest. Tak, tak. Hmm? Dalej. Co to jest? Iniesta, dawaj, twój los, w twoich rękach. Uwaga, bierzesz karteczkę którąś. I? B3, czyli Szabłowski i Głaz. Szabłowski, Głaz. Iniesta z Gutkiem w grupie i z Głazem, Kubo. Dobra, następny. Kuba Głaz jest ustawiony. Tak. Miłosz Stępy. Słuchajcie, Miłosz Stępy. Mikołaj. Chodź, Mikołaj, tak, Mikołaj jest, bo Miłosz nie gra. Miłoszek, nie startujesz, nie? Dobra. C3. Kalamasz, Junak i Stępień, Miki. Maciek Rudziak, daje szybciutko. Lisu trafia do grupy, zobaczmy, jeszcze możesz trafić wszędzie. Może być pojedynek rodzinny w grupie A. Gdzie trafimy? C4. Czyli Stępień, Junak, Kalamasz. Czyli Kalamasz, Junak, Stępień. Łach, ja za Szymka też, bo Szymek jest na wczasach z tych czterech, tak? Tak. Szymek jest na wczasach, dzisiaj ma odwiedziny rodzinne. C5. Trafił do was. Kalamasz, Junak, Stępień, Łach. Okay. Ratajek, zapraszamy. Zaraz już znacie swoje grupy, swoich rywali. I zaczynamy od grupy pierwszej. Pierwsza grupa zostaje na graniu od razu teraz. Zaraz przeczytam kto. B5. B4, czyli jesteś w grupie Szabłowski, Głaz, Domaniecki i zadowolony z losowania? Nie bardzo. Mówi, że jak u Łukasza to? Nie, Łukasz jest rozstawiony. Czyli kto jeszcze? A nie Łukasz właśnie teraz. Uwaga, Łukaszek. Ty jesteś rozstawiony. Ty jesteś rozstawiony, Łukaszek. Do widzenia. On jest rozstawiony. Kogo jeszcze nie mamy? Jeszcze mamy dwóch. Kornelu zapraszamy do losowania. Jeszcze zostały dwa miejsca. Na pewno już nie będziesz w grupie z Kalamarzem, Junakiem, Stępkiem i Rudziakiem. Przed tobą grupa Gutka z Głazem albo Szakoły z Wolakiem. I Michał. Uwaga. Michale, tobie zostaje już ostatnia. Nie musisz wstawać. B5. Ile? B5. Do B5, czekajcie, do B5 do Kuby trafia Kornel. Michałek, trafiasz do grupy A, jesteś w A3. Czyli w tym momencie jesteś w grupie z Szakoła, Wolak, Rudziak i Wilas. Słuchajcie, zawodnicy z grupy pierwszej się szykują, Maćku. Jeszcze raz przeczytam tylko, żeby każdy wiedział. Cicho, jeszcze słuchajcie grupy raz. Słuchajcie, kto z kim w grupie jest. Grupa pierwsza, starsza. Szakoła, Wolak, Cieślak, Rudziak, Wilas. Pamiętamy, z kim jesteśmy w grupie, jak będziemy później was wołać. Numer 2. Gutek, Głaz, Iniesta,
Radajczyk Kucharski i C. Kalamasz, Junak, Stępień, Rudziak, Maciek i Szymek Łap. Starzy, do widzenia. Słuchajcie, do widzenia, aczkolwiek dzisiaj gra grupa pierwsza, Maćku. Wszystkie trzy będą grały, połowa meczów, okej. Okay. Czyli w tym momencie bądźcie w okolicy, zaraz powiemy, kto zaczyna, dobra? My losujemy teraz u młodszych. Zapraszamy młodszych. Młodzież Młodzież losuje każda po kolei trzy piątki. Trzy czwórki. Losujemy. Kajtuś trafia do... A4. Kajtuś w grupie A4. Super, Kajtuś. Szlendak, Kajtek Szlendak. C1. C1 Rychlewicz. Rychlewicz w grupie C1. No, Rychu. Następny, zapraszamy. Podchodzi. Maciek Golik. B1. Maciuś Golik B1. Na razie każdy w innej grupie. Uwaga, Igor zaczyna. Igor trafia do... B4, czyli z Golikiem w grupie jesteś, Igi. Z Maćkiem, teraz dalej. C3, okej, C3. Jest Romanek w grupie z Rychlewiczem. Teraz Dawid. A1 Dawid. Baszak Dawid, tak jest. Dalej lecimy. Teraz Rostkowski. Maćku Rostkowski. Do grupy. Do A2. Super, brawo, do A2. Marcel Hubi też gra? B3. Też gra, no. Alan B3. Alan do B3, tak? Dobra. Alan do B3. Alan Domański, Bartuś Gajos, gdzie trafia? C4, dobra, Bartuś jest C4. Ogromne emocje zawsze losowaniu towarzyszą, zobaczcie, co się nie losuje. Zabawa przednia, jak nastroje przed FIFA, zadowolony? Tak. Podoba się wszystko? Tak. Wylosowałem ci grupę, muszę powiedzieć, upoważniłeś mnie do tego. Dawaj piąteczkę, zaraz poznasz swoich rywali, bo tu się skończyło teraz losowanie FIFA. Jesteś w grupie, zaraz ci powiem, bo tu trener Maciek uzupełnia teraz młodszych. Za chwileczkę poznasz, z kim będziesz rozgrywał swoje zawody. Uwaga. Jeszcze Kudełek, dawaj do losowania, Kudełek. Kudeł już był. Kudeł był? Dobra, to dajcie Hubcia teraz. Widzimy cię w końcu. To jeszcze nie gracie w młodszych i w starszych, 11-12. Kto jeszcze nie losowany? Czekaj. Sadowski, Kudeł, Kajtek, Gajos, Domański, Baszak i Rostkowski drugi. Jest dwóch Rostkowskich? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A ja mam 12. Kogo możesz nie mieć? Jeszcze raz, Maciek Golik jest. A nie, kto tu jest na końcu? Tu jest... Właśnie, dobre. To jest Rostkowski. Nie, Rostkowscy są tu. To dwa razy jest wpisany Rostkowski w takim razie. Czyli mamy idealnie, trzy grupy po cztery. Dobra. Mamy trzy grupy po cztery. Kochani, w takim razie losowanie, jeszcze raz, uwaga, trener czyta grupy. Cichutko, maluszki. Zacznę od trzeciej grupy. Trzecia grupa to jest Rychlewicz, Rostkowski, Hubi. Dalej Barto Roman i Bartek Gajos. Ta czwórka to jest trzecia grupa, więc do widzenia. Druga grupa. Maciek Golik, Nikodem Sadowski, Igor Sadowski i Alan Domański. Oj, rodzinne pojedynki do będą. Do widzenia. I no, trafiło się, Niki. I hej! Cichutko. Spokojnie, bo ja jeszcze mówię. Wychodzimy, ale po cichutku. I pierwsza grupa, David Baszak, Marcel Rostkowski, Pudeł i... Diabełek, Szlendak. I Kajtek Szlendak. Kochani, losowanie się zakończyło. Ja w tym momencie dziękuję wam za uwagę. Teraz się instalujemy, podłączamy sprzęty i za chwilę emocje sportowe. Do zobaczenia. Kochani, emocje rosną. Zobaczcie, nasi zawodnicy na otwarcie. Zaraz dowiemy się, jakie drużyny wybiorą. Dawid będzie grał przeciwko... Inaczej, zawodnicy przedstawiają się. Jak masz na imię?
Marcelek. Marcelek, dawaj piątkę. Ja wiem, ale teraz jedzą widzowie. I? I Dawid. Dawid, jakim klubem będziesz grał? PSG. PSG, a Marcel? A Marcel Liverpoolem. Kochani, Liverpool, PSG, mecze gotowe. Widzimy, kochani, przygotowane. Gramy 8 minut. Dajcie 8, bo jest 6. Dajcie tutaj 8 minut, czyli w tym... A 4, bo to będą długość połowy 4. Tak jest, gramy 2 razy 4 minuty. Klasyczny mecz. Panie, panowie... Pierwszy gwizdek. Powodzenia. Niech wygra lepszy. O pierwsze punkty. Tutaj dajemy przejście od razu. Od razu. Już przechodzimy. Dajcie dalej, dajcie dalej. Przechodzimy dalej, gramy. Żadnego treningu. Zawodników. Nie ma problemu. Dajemy pauzę, ustawiacie zawodników i powodzenia. Niech wygra lepszy. Kto strzelił? Brawo, Marcel. Pierwszy gol, kochani, dla Liverpoolu. Szybciutko, 3:48. Otwieramy wynik spotkania w naszym meczu. Liverpool prowadzi z PSG 1-0. Ale nie przeszkadzamy, kochani, teraz czas na odpowiedź Dawida. A najważniejsza rzecz, Kudziu, dawaj piątkę. Kudziu z nami, hej. Jak się czuje, Misiu? Dobrze. Cieszymy się ogromnie. Tak, synku. A masz nabrać sakerajt? Nie, nie, żadnego kombinowania. No już Kudziu kombinuje jakieś dopingi tutaj. Słuchajcie, lecimy, czekamy, jak Dawid odpowie na tą bramkę. Ma piłkę, ma pole karne, uwaga, piękne dorzucenie. Ach, troszkę zabrakło. Brawo, Neymar wraca do gry, a tak naprawdę nie Neymar, a Dawid. Brawo, Dawid, gratuluję, 1-1. Słuchajcie, ten mecz wchodzi w decydującą fazę. Zbliżamy się pomalutku do połowy. To jest dokładnie 25 minuta, czyli w tym momencie w ćwiartce meczu mamy remis, czyli dalej nic nie wiemy. Zacięty pojedynek w pierwszej grupie, w pierwszym meczu. Zobaczcie, jest kontra, ale chyba nic. Że wyprowadza na 2-1, zacięty pojedynek, halo, halo, Darku, jak mnie słyszysz? Od 0-1 Liverpoolu do 2-1 dla PSG, proszę Państwa. Mamy w tym momencie dokładnie 30 minutę 40 sekundę i PSG tyle czasu potrzebowało, żeby odzyskać prowadzenie. Ale znając Marcela, kochani, i charakter chłopaków z Liverpoolu, to nie jest jeszcze rozstrzygnięty mecz. Przypominam, że to faza grupowa, 4 drużyny w grupie, 2 najlepszych zawodników przejdzie dalej, ale o tym za chwilę się przekonamy. Pojedynek to Manchester United, PSG. Kudeł w tym momencie siedzi z diabełkiem. Kto strzela karnego, Kudziu? No to jedziemy. Kudeł, Neymar, czy gol? Kudeł, 1-0, brawo, gratulacje. Diabełku, nie daj się, walcz. Kto wygrał tamten pojedynek? Hubert? Dawid wygrał? Okej, czyli w tym momencie gratulacje za walkę. Dawaj piąteczkę. Pierwszy wynik wpisany. Słuchajcie, w każdym bądź razie 1-0 dla Kudełka. Jak widzicie, duży entuzjazm, duża atmosfera. Wszystkich meczy nie będziemy Wam transmitować, bo musiałoby to trwać, kochani, do rana. W związku z tym, co jakiś czas będziemy odpalać kamerę, abyście mogli zobaczyć. W tym momencie Kudełek jako PSG prowadzi 1-0. Gra przeciwko Diabełkowi. Przypominam, że 4 drużyny w grupie, a 2 wychodzą. Zobaczcie, Kudełek z czerwonym padem, tak? Z czerwonym ludzikiem. Okej, okay. No tak, pytam, mówię PSG, a pytam, ale jestem bardzo zmęczony, kochani, bo żyjemy tu naprawdę bardzo, bardzo aktywnie i dynamicznie. Najbardziej się cieszymy, kochani, że Kudzio już z nami. Przypominamy, że po tarapatach, po zabiegu kilka dni temu został wypuszczony dzisiaj. Zgoda była pani doktor, aby przyjechał nad morze. Nie ma zgody na trening i na kąpiel, ale na to, żeby z nami był, żeby z nami się bawił, jest. Także cieszymy się bardzo. Natomiast w tej chwili ma emocje, ma swój mecz, nie przeszkadzamy mu. Niech się świetnie bawią z Diabełkiem, ze swoim przyjacielem jeszcze z zeszłego roku. Zresztą wszyscy się ucieszyli, kiedy zobaczyli Kudełka, bo to kawał fajnego faceta. Także kochani, na razie gratulacje. Dawidku, 5-1, okazałeś zwycięstwo. Dobry wynik, a przegrywałeś 0-1. A tu Kudełek teraz 1-0 prowadzi po rzucie karnym. Uwaga, ale zobaczcie. A to Bayern Monachium jest, a nie Manchester United. Nie Manchester United. To co mówisz, Lewandowski? Tak, Manchester United, dokładnie widzimy her, tak. Jestem troszeczkę zmęczony, kochani, także, ale ładnie rozklepali to. A i brakło podania jeszcze rozrzucającego w stronę lewą. I weszliby do bramki, ale jeszcze zobaczcie. Jeździ Manchester na tyłku cały czas ślizg za ślizgiem. To się może skończyć kolejną kartką i karnym. Zobaczcie, zobaczcie, leci na ślizgu cały czas i...
No niestety, Darku, nie musi. To tylko piłka nożna. Piękny, wyrównany mecz dobiega do końca. Pierwsza połowa, kochani. Kudełek prowadzi nieznacznie po rzucie karnym 1-0. Natomiast sporo kibiców zgromadził ten meczyk, kochani. Przypominam, że na razie rozgrywają maluszki swoje mecze. Natomiast potem będą rozgrywać starsi. Dzisiaj gramy połowę połowy. Jak to zrobił bez spalonego? A, jednak spalony, jednak spalony. Karny! Ach, to Kudeł specjalista! Ja myślałem, że to spalony był. To, oj, to jeżdżenie na tyłeczku musiało się tak skończyć. Ja mówiłem, że to może być karny. Co tym razem Neymar zrobi? Zobaczcie. Czy to samo powtórzy? Czy? Nie, teraz w drugą stronę. Czekał diabełek, ale świetnie, diabełku, se radzisz. Dobry mecz. Póki co, kochani, 2-0 prowadzi Kudełek, dwa razy z rzutu karnego, ale tak jak mówię, kochani, diabełek tutaj mocno na czterech literach jeździ. Och, jak odpowiedział, brawo! 2-1, emocje buzują u chłopaków, zobaczcie, jak w realnym świecie świetnie się bawią. 2-1, to jeszcze trzeba tu pracować. I brawo, ale za krok to zmieścił, brawo Kudełek, brawo Neymar, Neymar idzie po hat-tricka, słuchajcie, dwa razy karny, a teraz po krótkim rzucie. Oj, 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 jaka cieszynka, jaka cieszynka, zobaczcie, jaka świetna atmosfera jest na naszym obozie, niesamowicie. Jak się bawicie, piłkarze? Kto jedzie za rok z nami? Cieszę się bardzo i czekam na was. Słuchajcie, kochani, atmosfera, entuzjazm naprawdę ogromny. Cieszymy się, że co roku się spotykamy z naszymi przyjaciółmi. Mamy czas zobaczyć, jak progresują, jak rosną, jak się rozwijają jako ludzie. Cieszy nas to bardzo, bo naprawdę są wspaniali. Póki co, kochani, Kudełek 1-3 w pierwszym meczu przeciwko Diabełkowi. Diabełek, kochani, och, jak teraz się tutaj do przewrotki. Następny karny, no niesamowite. Diabełku, ty jesteś strasznym brutalem, kochany. Dużo tych karnych. A teraz zobacz, no, co Kudełek wymyśli teraz. Uwaga. Brawo, obroniony. Zobaczcie, jakie emocje, zobaczcie, ja sam podekscytowany jak prawdziwym meczem. Myślę, że finał meczu Anglia, Włochy nie był dla nich tak mocno emocjonujący. Natomiast póki co mamy 3-1 w drugim meczu grupy A. Dzisiaj jeszcze będzie trzeci mecz grupy A i za momencik swoje zmagania rozpocznie grupa B. Ja idę przygotować kolejną parę, która będzie grała, a za chwileczkę do was wrócę z końcowym wynikiem. W poprzednim meczu wygrał Dawid 5-1 z Marcelem, natomiast tu Kudełek, zobaczcie, zdecydowanie pięknie, znowu szukał karnego, wszystko na zwolnionych obrotach, kochani, jest odbiór, no, troszkę go Gudek podkręcił, podszkolił w tej fifie. Kochani, końcówka meczu, nagramy to, 66 minuta, cały czas Kudełek prowadzi 3-1 z Diabełkiem. W meczu PSG kontra Manchester United 3-1 dla PSG. Przypominam, że PSG to właśnie Kudełek, dwie bramki Neymara z rzutu karnego. Diabełek dosyć brutalnie, sporo ślizgów, ale takich spóźnionych, definitywnych, karnych. Natomiast w tej chwili piękna piłka, jak to przeszło. Zobaczcie, o lala, chciał się zabawić Kudzie jakimś tutaj hat-trickiem takim technicznym. Brawo, piątkę chce przybić, chłopcy, gratulacje, bardzo dobry mecz, gratulacje dla jednego i drugiego. A ja zaczynam za moment kolejny mecz, następna para. Kudełek, gratulacje, pierwsze 3 punkty. 3-1 dla Kudełka. Kolejni uczestnicy, dawaj Niko piątkę. Niko kontra Maciek. Hej, jaki klub, Maciuś? PSG. A Niko? Jaki klub wybrałeś? Bayern Monachium. Bayern Monachium. Dobra, kończymy ten trening, bo szkoda czasu. Ruszamy. PSG kontra Bayern Monachium. Za kilka chwil, kochani, na naszej antenie ten mecz. Posłuchajcie chwilę naszego przyjaciela. Halo, halo, Włodku. Witam Państwa, przy mikrofonie Dariusz Szpak. A, dzisiaj Darek, witaj, Darku. Kochani, za kilka chwil damy znać, jak się turniej rozwija, natomiast w tej chwili meczyk numer 3. Zakończył się pojedynek, kto zwycięża? PSG? Samobuje. Samobuje były, ja cię kręcę.
Czyli w tej chwili jaki wynik? 2-0 Maćku dla PSG. Wygrałeś z Nikosiem. Nikoś, ale gratulacje za walkę. A siada następna para kudeł z Dawidem, kochani. Jeden i drugi ma po zwycięstwie. To będzie dobry meczyk, panowie. Powodzenia. Niech wygra lepszy Żółwik. Dawaj, Kudziu. Dobry mecz przed wami. Słuchajcie, jakie drużyny wybieracie jeszcze? PSG. PSG, a kudełek? Też można PSG, jak chcesz. Nie, ja biorę ten. Ty Bayernem, Bayer PSG. Okej, okay. Powodzenia, życzymy dobrego grania. Kudeł FC Bayern Monachium PSG u Dawida. Życzymy powodzenia i dobrego meczu. 1-0, brawo, kto to taką akcję robi? Brawo, 1-0 dla Kudełka, Bayern Monachium, Lewandowski z golem. Ja muszę sprawdzić, czy jest 3. No tak, zeszłym razem przypominam, od 0-1 grałeś, także to nie jest jeszcze gwarantowane zwycięstwo. Ale ładną zespołową akcję przeprowadził Kudełek, Bayern prowadzi 1-0. Kochani, no na razie mecz toczy się na połowie PSG, mocną, długą piłką grają w tej chwili PSG, nie mogą się uwolnić spod pressingu, tutaj mocno dominują na razie pod szesnastką ekipy PSG, ale na razie gol tylko jeden, natomiast zobaczcie na zamach, ładnie tu, to piękne do skrzydła zgranie, do rzucenia, ale tam nie ma kto dobić tego strzału, nie ma kto go wykończyć, słuchajcie, dwóch obrońców piłkę wywija, natomiast w kontrze w tej chwili ekipa z Paryża. Z bramkarzem, z Neuerem, słuchajcie, jednak przez tył. Oj, jaki kosztowny może to być błąd. Ach, jaka, patrzcie, sytuacja. Za głowę się łapie Dawid, za głowę się łapie Neymar. Nie mamy z tego gola. Ale ta strata mogła być kosztowna. A już napieramy na bramkę, słuchajcie, w tej chwili. No, PSG, zobaczcie, nikt nie atakuje, wozi się z piłką. Teraz piękne zgranie cyckami, dobrze to wyglądało, ale znowu prosta strata. Znowu mecz w drugą stronę, kochani, i tak to cały czas wygląda. Ach, przeczyścił, czysto nie, jednak z przywilejem i teraz piękna interwencja, kochani, no cały czas 1-0, ale co jakiś czas Dawid tutaj kąśliwie odpowiada. To nie jest dla Kudełka prosty mecz. Piękna kolejna akcja, ale wypuszczenie, jak to wygląda, zobaczcie, wykończenie, ale przeczytał bramkarz, nie ma gola, słuchajcie, z sytuacji sam na sam, no żeby to się Kudełku nie zemściło, sporo tych sytuacji, mnóstwo konfetti, słuchajcie, no mecz wchodzi w decydującą fazę pierwszej połowy, to 41 minuta, chciałby Kudeł odskoczyć na dwie bramki, ale Dawid pewnie chciałby powrócić i rozpocząć ten mecz od początku, teraz wyczyszczony Neymar, ale już piłka z powrotem sunie w kierunku pola karnego i teraz słuchajcie, trudna sytuacja, jest obrońca, przeszkadza, oddają czysty strzał do Gigna, mamy 1-1, kochani, co za emocje na stadionie, gramy dzisiaj w Monachium, 1-1 w doliczonym czasie gry, Neymar strzela, kochani, drugie 45 minut, będzie tutaj decydować o zwycięstwie, a może będzie pierwszy podział punktów dla nas w tym turnieju. Jeszcze do tej pory nie remisował nikt, do tej pory wszyscy, słuchajcie, no piękny ten rajd, o jak on się uwolnił, może to być groźne i teraz mamy loba, jest gol, 2-1. Szybka odpowiedź, dwie bramki w doliczonym czasie gry. Co tu się wydarzyło? Dawid, jak to się stało? Sam niepilnowany przeszedł przez tylu zawodników. Nie, to nie problemem jest strzał, problemem jest dribbling przez całe boisko zawodnika Bayernu Monachium. Jest 6. Kochani, za chwilkę do was wracam. 3-1. Mieliśmy awarię sprzętu. Nie nagraliśmy bramki, ważnej bramki, bo to bramka, słuchajcie, na dwa gole powodująca odjechanie ekipie PSG. Może być ciężki powrót do tego meczu. Kudełek nie jest zawodnikiem, kochani, z pierwszej łapanki. Już parę godzin przy FIFA spędził. Ma dobrego nauczyciela. Przypominam, że jego trenerem w FIFA to ten słynny Gutek, słuchajcie, z kanału FC Szabełki. Przypominam, że przecież to rodzeństwo. Tak jest? Dawaj wiątkę. Jak się, Bartuś, bawisz? Fajnie. Czy jedziesz z nami za rok? Chyba tak. No ja ci dam chyba. Dawaj, kurwa. Fajnie, że jedziesz. Słuchajcie, jest z nami mamcia. Dzień dobry, mamciu. Cieszymy się bardzo, kochani, już jesteśmy, poznajcie się, dziewczyny. Moja ładniejsza połowa jest Gosia. Słuchajcie, także no, ja wracam do pracy, okej? Okay? Taki mały przerywnik. Ale w kolejny
Kto jedzie za rok ze mną znowu? Rychu jedzie na sto. O, to jest do... Krystian z nami też, no to jest dla mnie najważniejsze. Strasznie się cieszę. Słuchajcie, kochani, tak właśnie nasz obóz funkcjonuje. Co roku, ale piękne podanie, wykorzystaj to, Dawid, i mamy gola, pięknie. Przy słupku 3-2, ale zacięty pojedynek Kudek z Dawidem rozgrywa. Piękne podanie, piękny pas i śliczne uderzenie przy słupku. Ale ja może komentarzem im troszkę przeszkadzam. Mecz wchodzi w decydującą fazę. Ja się wyciszam, zaraz do was wrócę. Dajcie powtóreczkę, nie zdążyliśmy, kochani. 4-2, kolejną bramkę strzela Bayer Monachium. Czyli słuchajcie, co zbliży się na bramkę Dawid, to Kudełek odskakuje znowu na dwie. Także ciężkie zadanie tutaj przed Dawidem, kochani. Zostało niecałe 7 minut do końca meczu. Przewaga dwóch bramek. Czy da się to zrobić? Czekajcie, bo kamera, sprzęt tam waluje. Mocno podzoomowane boisko. Już jest troszkę lepiej. Przepraszam za ten przekaz, kochani, ale emocje biorą górę. Zobaczcie, teraz Kudeł ma szansę jeszcze zamknąć ten mecz w 87 minucie. Ale wystawia piłę, jeszcze raz będzie klepa. Nie, sam w pojedynkę, jednak chciał efektowną przewrotką zamknąć ten mecz Kudełek, ale jeszcze może nie na przedpolu, to będzie kontra. To będzie kontra, proszę Państwa, jeszcze nerwowa końcówka w naszym spotkaniu. Tym bardziej, że przepycha się Di Maria prawą stroną. Wyszedł Neuer, co za wyjście! Uratował drużynę przed stratą gola. Brawo, chłopaki, piątkę przybić. Gratuluję serdecznie. Na dzień dzisiejszy wy zakończyliście zmagania w FIFA. Jutro zapraszamy na kolejne mecze. Kudełek z 6 punktami prowadzi w grupie. Dawid z 3 punktami ma miejsce drugie. Kto z porażką? Jeszcze u was w grupie? Ja mam. Diabełek jest z porażką. Punktów swoich będzie szukał jutro. I ja jeszcze raz dziękuję. Za chwileczkę do was wracam.